Jasnogórska Matko Kościoła, Matko Chrystusa i Matko każdego i każdej z nas, od ponad 600 lat obecna tu w znaku cudami słynącej ikony. Gdy co dnia o tej porze ustami i sercem wypowiadamy słowa jestem, pamiętam, czuwam, Ty wskazujesz na Jezusa. Ilekroć do Ciebie pielgrzymujemy, gromadzimy się tu fizycznie czy duchowo na Jasnogórskim Wzgórzu, Ty nieustannie prowadzisz do swojego Syna. Na Nim nas koncentrujesz. Jego dajesz jako odpowiedź na wszelkie nasze smutki, problemy czy cierpienia. I te osobiste, jak i te społeczne, niezależnie jakie doświadczenia byłyby naszym udziałem. Matko Chrystusa, dziś w Ewangelii Herod, zastanawiając się nad tym, co słyszy o Jezusie, pyta, kim On jest. Pyta o Jego tożsamość. To samo pytanie zadał też sam Jezus uczniom. Za kogo mnie uważacie? Inaczej mówiąc, kim dla was jestem? Jakie jest moje miejsce w waszym życiu? Stając przed Twoim obliczem, Matko, i my nie możemy nie skonfrontować naszego życia, naszej hierarchii wartości, naszego odniesienia do Twojego Syna poprzez zadanie sobie tych pytań. Nie możemy nie stanąć w prawdzie o nas, ale i o Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Matko Zbawiciela, swoją postawą wiary, pokorą, zaufaniem Jego woli oraz bezwarunkowym podporządkowaniem swego życia tajemnicy Chrystusa, przypominasz nam, że On jest jedynym Zbawicielem i Odkupicielem człowieka. Ze względu na szczególny udział w boskim planie zbawienia zostałaś wybrana i obdarowana łaską niepokalanego poczęcia oraz udziałem w pełni zmartwychwstania z ciałem i duszą w niebie. Wielkie rzeczy, jakie Bóg uczyni w Tobie i przez Ciebie, a nade wszystko to, co Jezus naucza i czyni, nieustannie potwierdzają, że nie jest On kolejnym tylko prorokiem, czy to cudotwórcą, czy głosicielem nowej filozofii życia, czy działaczem społecznym, ale prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, Synem Bożym, który przyjmując na siebie nasze człowieczeństwo, objawił nieskończoną miłość Boga do nas w tajemnicy ofiary krzyża i zmartwychwstania, ukazując w ten sposób jedyną drogę zbawienia, jedyną drogę do życia wiecznego dla nas. Mario, uczennico Pana, Ty pierwsza całkowicie poświęciłaś swoje życie Jezusowi. Całkowicie Jemu je podporządkowałaś. On był zawsze najważniejszy. On, Pan i Zbawca. To Jego wola, choć nie zawsze łatwa i zrozumiała, była drogowskazem Twego życia. Przychodząc do Ciebie jak co wieczór, chcemy się uczyć Twojej wiary i pokory. By jak Ty Jezusowi dawać pierwszeństwo w naszym życiu, Jemu je podporządkowywać, Jego czynić naszym Panem, by za prawdą Jego słowa iść każdego dnia, by na Nim budować naszą codzienność. Tam, gdzie On nie jest centrum, tam brak miłości i dobra, brak życia, brak prawdy.
Tam droga zniewolenia, zniszczenia i zła. Bo tylko On jest jedynie drogą, prawdą i życiem. W Nim jest nasze zmartwychwstanie z grzechów, słabości i życie wieczne. Jak On sam mówi, bez Niego nic nie możemy uczynić. Ucz nas, Matko, nie jak Herod z ciekawości czy dla własnych korzyści, ale prawdziwie i szczerze szukać Jezusa, zabiegać o każde spotkanie z Nim w modlitwie, w Słowie Bożym, sakramentach, by to Jego łaska coraz bardziej przenikała nasze życie, by to prawda Jego słowa coraz bardziej kształtowała nasze myślenie i postępowanie, by to On coraz bardziej stawał się naszym Panem, naszą drogą, prawdą i życiem. Jak co dzień, tak i dziś obejmujemy naszą modlitwą cały Kościół Święty, na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem, odbywającym podróż do Luksemburga i Belgii, całym też polskim episkopatem. Zabierzemy Tobie, Matko, osoby konsekrowane, szczególnie nasz pauliński zakon, modlące się też tutaj siostry franciszkanki rodziny Maryi z Polski i Ukrainy. Polecamy Twojej Matczynej opiece dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry. Twemu stanictwu powierzamy naszą ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, by było w niej szanowane prawo do życia każdej istoty ludzkiej. Polecamy rodziny, małżeństwa starszych, przeżywających różne trudności, więźniów, doświadczających dramatu uzależnień, chorych, cierpiących. Twojej opiece polecamy Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o wzrost duchowy, liczebny, wspólnot sodalicyjnych w naszej ojczyźnie. Twojej opiece polecamy też mężczyzn trwających na codziennych warsztatach, przygotowujących duchowo do sobotniego męskiego oblężenia Jasnej Góry. Twemu stanictwu polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także te ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, którzy to miejsce nawiedzili, czy są obecni też na tej apelowej modlitwie. To pielgrzymi ze Szczecina, z parafii Świętej Rodziny, z Witkowa pierwszego, z Rzeplina, ze Studzionki, z ośrodka dla niepełnosprawnych w Rusinowicach, pielgrzymi z Suchania, Wapnicy, Lecza, z Rzeplina, z Budzynia, to też klerycy pierwszego roku, z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, z ojcem duchownym księdzem Remigiuszem, czy też polecamy też te intencje, które mają w sercach ci, którzy łączą się w tej godzinie modlitwy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Zawierzamy też gromadzących się dzisiaj przy Jasnogórskiej ikonie Nawiedzenia w Kościele Porozumienia Miłosierdzia Bożego w Jaworzniku. Wszystkie te intencje siebie polecamy, rozważając trzecią tajemnicę światła, przemienienie Jezusa na górze Tabor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, teraz i w godzinę owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. O mój Jezu, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy księdza arcybiskupa Wacława. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jaka była wina patronów dnia dzisiejszego, świętych męczenników Kosmy i Damiana? Odpowiedzieli: jesteśmy chrześcijanami. To był wyrok skazujący. Są trzy cechy charakteryzujące nas jako chrześcijan. Sposób myślenia, mówienia i życia. Prośmy o jedność w tych trzech sprawach, które będą świadectwem. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Jak szczęśliwa Polska cała, niech